zaśmiała się, mówiąc: okej, okay, i tak nikt nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Chociaż to jest jej imię, to jest piękna pieśń z Etiopii, pieśń miłosna, która mówi: cały czas o tobie myślę, cały czas za tobą tęsknię, daj mi powód, żeby mógł być szczęśliwy. Panie i panowie, dzisiaj na 13 nocy żywych pędów, Melakotelu i niesamowitą erę na Melakotelu. Zaśmiała się, mówiąc: okej, okay, i tak nikt nie będzie wiedzieć, o co chodzi. Chociaż to jest jej imię, to jest piękna pieśń z Etiopii, pieśń miłosna, która mówi: cały czas o tobie myślę, cały czas za tobą tęsknię, daj mi powód, żeby mógł być szczęśliwy. Panie i panowie, dzisiaj na 13 nocy żywych pędów, Melakotelu i niesamowitą erę na Melak. Się odnalazła. Chciałabym powiedzieć, że bardzo jestem zaszczycona tym, że mogę wystąpić z tak wspaniałymi ludźmi i robię to z wielką radością. I oby ta chwila trwała jak najdłużej, więc grajmy długo. Grajmy długo, a na kontrabasie inny absolutnie wybitny artysta związany z wrocławską sceną jazzową, Tarek Dżugan.
całego serca. Etiopia to jest kolebka cywilizacji. Kłaniamy się gorąco tej pięknej części świata. Jesteśmy ogromnie zaszczyceni. Co tu dużo mówić. Lećmy jak najdalej. Skoro o lataniu mowa, to wykonamy dzisiaj po raz pierwszy premierowo wersję akustyczną w takim combo. Klasyk już, można powiedzieć, współczesnej polskiej muzyki alternatywnej, ale również numer jeden, Żurawie Orygami. Ze specjalnym ukłonem wszystkim wielbicielom tej cudownej kobiety.